Okej, dobra, wypadałoby w końcu zagrać to Call of Duty Warzone. Tyk. Zainstaluj. A powinno być wszystko. Git. Fo! Gry coraz więcej zabierają miejsca na naszych dyskach. No i to jest fakt. W 1994 roku Doom, czyli gra, która wtedy pokazywała, jak wszystko będzie wyglądać w przyszłości, ważyła tylko 2 mega. A wcześniej wspomniany Call of Duty Warzone waży teraz ponad 150 giga. To jest kinda spora różnica. Często takie gry potrafią zebrać nawet 1/3 pojemności dysku. Wymagania sprzętowe coraz bardziej zachęcają do używania SSD-ków niż HDD-ków, a póki co nic nie wskazuje na to, by ta tendencja się zmieniła. Ale dlaczego gry tyle ważą? Jak sytuacja będzie wyglądać za 10 lat? Czy nasza symulacja uwzględnia istnienie aksolotlów na tym świecie? Na większość tych pytań spróbuję odpowiedzieć. Okej, zacznijmy może od pierwszego pytania. Dlaczego gry wideo ważą aż tyle? Najprostsza odpowiedź to przez grafikę i audio. Im piękniejsza produkcja, tym więcej będzie zawierać na dysku. No to jest oczywiste. Tekstury, modele cinematiki, nagrania, dialogów, muzyka. To wszystko to są duże ilości danych. Wróćmy do mojego porównania ze wstępu. Tekstury w Doomie były bardzo proste i w bardzo małej rozdzielczości. Plus ówczesne 2 mega to nie aż tak mało. Może porównać do tego, jakby to było dzisiaj 40 giga. COD w przeciwieństwie do Dooma ma o wiele, ale to o wiele bardziej szczegółowe tekstury. Wyraźnie większe rozdzielczości, co najważniejsze, ma ich po prostu więcej. Jeżeli chodzi o bardziej muzyczną stronę gier, też sporo się zmieniło. W przeciwieństwie do produkcji z 1994, dziś soundtracki z gier są strasznie rozbudowane. Trwają czasem nawet ponad 2 godziny. Oczywiście sporą część gry zajmują często dialogi. Spójrzmy tu na RPG. Tak jak Wiedźmin, Cyberpunk, Kingdom Come, Mass Effect, ilość nagranych głosów tam jest przeogromna. Wynika to ze struktury oczywiście samego gatunku, ale nawet w takich FPS-ach czy przygotówkach liczba rozmów jest spora. Nie wyobrażamy sobie, by załóżmy nowe Call of Duty było pozbawione jakichkolwiek dialogów, albo w jakiejś przygotówce nie było po prostu rozmów bohatera. A oczywiście to wszystko to kolejne gigabajty danych przypisane do danej produkcji. Niestety dla użytkowników o małych dyskach złą wiadomością będzie to, że duzi twórcy dążą do tego, by ich twory były coraz większe i rozbudowane. A to oznacza, że im bardziej rozbudowana, tym więcej waży, więc... Sorry guys. Dodatkowo również grafika ciągle się rozwija. Nowe generacje konsol pozwalają na pokazywanie bardziej szczegółowych lokacji, a ilość dialogów gdzieś się zwiększa. Coraz więcej mamy RPG-owych systemów, nawet takich FPS-ach. To oznacza kolejne dialogi, które trzeba dogrywać. Ale tak wygląda postęp. Tego się nie da zatrzymać. A za cenę połowy miejsca na dysku otrzymamy pięknie wyglądające i brzmiące gry. Również wspomniany kod to tylko ekstremalny wyjątek, ponieważ większość gier AAA trzyma się w okolicy 480 giga. I oczywiście, do tego w przypadku tych produkcji, a indie gierki nie wymagają aż tylu miejsca na dysku. Natomiast przestrzeń dyskowa to jedno, ale coraz bardziej są widoczne wymagania jak zalecenia korzystania z dysków SSD. Ale czym jest ten dysk SSD i dlaczego jest on polecany do grania? W tym segmencie spróbuję powiedzieć różnice między HDD-kami a SSD-kami, z czego wynikają. Będę tutaj używał sporych skrótowców i jeżeli chcecie w pełni poznać ten temat, to radzę sobie zrobić większy research niż ja zrobiłem. Otóż, prawdopodobnie większość z nas posiada w swoim komputerze dysk HDD. Ale co to jest? Jest popularnie zwany dyskiem twardym. To jest główny nośnik danych na PC-tach. Na nich instalujemy gry, Windowsa, zapisujemy pliki. Wygląda może niepozornie, ponieważ to tylko zwykłe prostopadłością. Ale ważny jest środek. Wewnątrz tego bydlaka jest talerz. Nie, nie jest taki talerz, który macie w kuchni oczywiście, a specjalny. Na nim są zapisywane dane. Kojarzycie te odtwarzacze winyli? Te fancy rzeczy? To można powiedzieć, że działa w podobny sposób. Z tą różnicą, że talerz poradza się o wiele, wiele, wiele szybciej.
a za odczyt i zapis odpowiada głowica, czyli takie dzędzelek. Tak to wygląda w dużym uproszczeniu, naprawdę, proszę nie zabijajcie mnie za to. Dobra, tak wygląda HDD, ale jak wygląda SSD? Cóż, wygląda tak samo. I nie, to nie jest dysk SSD, który trzymam teraz, to jest jakiś HDD, ale nie mam SSD, ale zrobię tak. No to jest teraz SSD, ale w takim przypadku HDD liczy się prawo wnętrze. Zamiast fizycznego talerza mamy zielony prostokąt z czarnymi prostokątami. Te prostokąty to pamięci flash, to one posiadają nasze pliki. I to, co właśnie powiedziałem prawdopodobnie, wskazało mi na śmierć naturalną z rąk wszystkich informatyków. Ale tak wygląda budowa, ale jak to jest z tym działaniem? Wiadomo, SSD jest o wiele szybszy od takiego typowego twardziaka, ale w przeciwieństwie do niego jest o wiele droższy i nie ma aż takiej pojemności. O co mi chodzi? Weźmy dysk HDD 1 TB. Aktualna cena to jest może takie 100 zł. W tej samej cenie kupimy SSD-ka o pojemności przewrotnej 128 GB. No, jest taka, można powiedzieć, że różnica. Oczywiście z biegiem czasu ceny spadną, ale póki co nie liczmy na to. Wiadomo dlaczego. Ale co to ma wszystko do grania? No, okazuje się, że bardzo wiele. Nie bez powodu najnowsza generacja konsol była pod znakiem dysków SSD. Jest, ale chyba w tym filmie mówi za dużo razy słowo dysk. Wy się napisze w komentarzu, ile razy ja to powiedziałem, jestem ciekaw. Ale wracając, ten komponent nie tylko sprawia, że loadingi praktycznie nie istnieją, ale gry wyglądają kinda lepiej. Oczywiście nie w zrozumieniu lepszej grafiki, no nagle dysk SSD nie generuje grafiki 80K, ale po prostu ją doczytuje. Pamiętacie, mamy z Cyberpunkiem i z tak zwanymi blobami, z tymi low poly coś tam badziewiami, co nie były doczytane? To nie była wina tylko słabej optymalizacji, ale to też była wina HDD-ków, na jakich była odpalana gra. Jak wspomniałem, coraz więcej gier zaleca używania tych szybszych dysków. Dlatego by gracz nie mógł zauważyć zmiany tekstur o małej rozdzielczości do tych dużej. Dlaczego tak robi? Odpowiedź jest prosta. W oddali obiekty są renderowane w sposób mniej szczegółowy i praktycznie są rozmazane. By komputer aż tak się nie pocił i by dana produkcja działała po prostu lepiej. Na HDD jest taki problem, że widać zmianę tekstur. Jeżeli za szybko podchodzimy do obiektu, nagle widzimy, że z rozmazanego bloba powstaje full szczegółowy John Silverhand. A to jest coś, czego twórcy nie chcą, żebyśmy widzieli. SSD pomaga im w tym, prędkość odczytywania jest na tyle duża, że poza zgrania takie rzeczy się nie zdarzają. Z czasem ten problem będzie coraz bardziej widoczny, ponieważ modele, obiekty, tekstury zaczną być bardziej szczegółowe. Tekstury będą większe i będą wymagać więcej czasu na po prostu doczytanie. Niestety w takim razie trzeba się spodziewać, że za 10 lat lub nawet więcej SSD nie będzie po prostu zalecany, ale wymagany. Oczywiście to wszystko będzie zmieniać się stopniowo, to nie będzie zmiana z dnia na dzień, ale powoli trzeba się szykować na kupno szybciochów, wicket. Nie tylko by mieć na tym system, ale również by grać na poziomie 9 generacji. Trochę odeszliśmy od tematu tego filmu, więc ile będą w sumie ważyć te gry? Trudno powiedzieć. Przewidywanie 10 lat w przód nie należy do łatwych rzeczy, ponieważ wiele w tym okresie może się zmienić. Dla gier 10 lat to jak dla nas załóżmy 100 lat. Z tego wynika, że w ciągu tego czasu technologia pewnie pójdzie do przodu. Nie wiem, za 5 lat dojdzie do rewolucji dyskowej i nagle SSD będzie prawie za darmo. Gry będą ważyć mniej niż przeglądarka. Na potrzeby tego materiału uznajmy, że takiego czegoś nie będzie i ustalmy, że nic się nie zmieni. W takim przypadku gry będą ważyć ponad 100 giga. To będzie standard, to nie będzie ekstremum jak w przypadku Golda. I zanim zaczniecie robić miejsce na dyskach, muszę zaznaczyć, że do tego w przypadku produkcji AAA, na czele z kodem i RPGami. Prawdopodobnie indie gierki i gry z niższej półki
nadal nie będą zapychać jakoś znacząco otwarciaków. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, jak powiedziałem, nic nie jest pewne, a skakanie 10 lat w przód może po prostu wyjść kłopotą. Teraz może 100 giga brzmieć strasznie, ale za parę lat to może być równie mało co teraz 40 giga. Zyski z roku na rok oferują większą pojemność, teraz są przecież do kupna twardziele 4 tera, a SSD-ki nie tylko będą większe, ale może nawet tańsze za parę lat. Nie wykluczajmy również możliwości tego, że granie w chmurze stanie się popularne, gdzie obawa, czy dana gra zmieści się na dysku, nie istnieje. Tak w gruncie rzeczy nie ma się co bać na zapas. Dobrą wiadomością dla wszystkich jest to, że twórcy nie chcą, by ich gry patrzyły po 100 giga. Dowód? Proszę bardzo. Ciągle wspominany tutaj kod pozwala na pobieranie oddzielnych trybów na kompa czy konsolę. Oznacza to, że ktoś, kto nie jest zainteresowany trybem single lub multi, może go nie instalować, przez co nie ma na dysku 150 giga gry. Im zależy na tym, byśmy nie musieli pobierać masy danych, żeby po prostu coś popykać. Niestety to tylko rozwiązanie połowiczne, bo rozmiar gry się nie zmienił. Jak ktoś chce mieć i singla, i multi, no to musi pobrać te 150. Ale jest rozwiązanie całkowite. I Epic Games pokazał. W październiku wyszła aktualizacja do Fortnite'a, która zmniejszyła gabaryty tego Battle Royale o 60 giga. Powtórzę. 60 kurwa giga. Z tego co to nie usunęli w połowie zawartości tej gry, tak może usunęli, może się mi poprawić. Ale niestety nie możemy zakładać, że to coś będzie częstego w tej branży. Takie zmniejszenie rozmiarów produkcji już wydanych musi pewnie wiązać się z ogromem pracy przy prawdopodobnie nowych systemach wczytywania czy to przechowywania danych, co może i pewnie jest nieopłacalne dla dużych wydawców, bo po co naprawiać starą grę, skoro może po prostu wydać nową i z tym właśnie systemem. Może i stare gry ważą po 100 giga, ale może w przyszłości będą ważyć nadal tyle samo co teraz, czyli te 4080. Ale jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Nie jesteśmy teraz w stanie dokładnie powiedzieć, co będzie za te 10 lat, ale w gruncie rzeczy możemy być raczej spokojni. Nikt z graczy i twórców nie chce mieć gier ważących o wiele, wiele za dużo. W przyszłości oczywiście zmieni się nam perspektywa dotycząca rozmiarów dysków, jak i gier, i nagle 100 giga nie będzie dla nas czymś nowym, ale nasze kwantowe dyski SSD o pojemności 1000 terabajtów nie będą tego za bardzo odczuwać. Oczywiście przy tworzeniu nowych produkcji programy się będą starali się jakoś upiąć te dane jak najbardziej optymalny sposób, ale póki co nadal musimy czyścić nasze dyski z plików innych gier, by zainstalować najnowszą produkcję albo mam aktualizację.